Siemano, dzisiaj ogólnie zrobimy szybki obchód pól. Pokażę Wam, co Edyn ma na polach i jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Dzisiaj mamy 28. Kurde, gubią mi się te dni jak zawsze. 30 dzisiaj, Jezus. Faktycznie, o, widzę tam tutaj na ścieżkach samo siebie, chyba rzepaku. Tak, coś tutaj wyłazi. Samo siebie rzepaku mamy. No to czy rymelem trzeba będzie poprawić, wszystko już walić. Po tych deszczach wszystko wyłazi, widzę, rzepaki. Samo siebie rzepaku wychodzą. Mamy tak, ranomi. I tutaj mamy, powiedzmy, ziemniaczki. Tak, tu są lili, tu jest lili. Lili, bardzo ładne, zobaczcie jaka różnica. No jest fajna różnica, naprawdę dziwne, bo kwalifikat. Piękne ziemniaczki w tym roku. Zobaczcie, efekt suszy. Tu idzie jakaś dryna w tamtą stronę. No i widzicie, no gdyby padało, to by wyglądało pszenica tak. No ale nie pada. Ło, dopiero teraz pada. Od 9 maja zaczęło padać. Także spadło już ponad 40 litrów u nas. Kurczę, no nie wejdę tam, chłopaki, no nie pokażę Wam. Ale wygląda naprawdę wosko, fajnie. Ta pszenica. Nie najgorzej. Dobra, więc tak, ogólnie pszenica o zima. Siana 14 listopada. No, wygląda super. Tutaj na poprzeczniaku trochę miotły. Nie pryskają na miotłę. Fakt, błąd. Bo w sumie tylko tutaj na poprzeczniaku były jakieś tam kępki. Posadarowałem po prostu wylew w lot. Jest po prostu pryskane tylko na dwuliścienne. Zobaczymy, czy ta miotła wyjdzie. Będzie widać, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Dobra. O, dokładnie. Tutaj wejdziemy. O, tu się uda. Jak wygląda. O, i tutaj widać, no, ale tylko jesteśmy oczywiście w dołku, w najlepszym kawałku, proszę Państwa. O, widzicie, rumian ściągnęło, ścięło i na jakieś dwuliścienne pościnało. Choroby nie ma na razie. Na razie nie ma, jest flagówka. Tak się zastanawiam, czy może jeszcze nie polecieć tym modusem. Chyba polecę jutro. I odżywką jakąś fajną. Bo flagówka już jest. O, kłos jeszcze nie wyszedł, całe szczęście. Także delikatnie jeszcze przykrócimy i odżywimy. Będzie jak tutaj, nie wiem ile tu będzie, ale będzie plon w tym roku. Już zobaczcie, dalej tam idzie deszcz. Trzeba uciekać. Jedzie na następne pole. Dobra, dalej nie będę szedł, bo mnie już te liście atakują. Zaraz będę mokry i tak będę mokry na koniec, ale chcę jak najdłużej przeżyć. Jak wyglądają to późno siane, czyli gdzieś tak 10 październik, 15 i chyba około 25, to było na 3 tury. Kurde, urwałem. Przężytko ładnie wygląda, ładne kłosy długie. Nie pamiętam, co to jest za zmiana. Titus, tatus, totus, tatus, coś takiego. Choroby, brak, czyli zabiegi ekonomiczne, wersja ekonomii, potaniałości. No, powiem, że przężytko jest mega. Wygląda mega, naprawdę fajnie się krzewiło. Poszło tutaj 150 kg saletry na początek i dokoptowałem 100 kg czystego składnika w RSM-ie, czyli powiem Wam, że chyba jednak przekonałem się co do saletry na pierwszy strzał. Musi być te 150 kg saletry na start, jeśli chcecie dokrzewić, i później w RSM-ie dałem 100, czyli mamy tu 150 kg czystego azotu. Coś takiego. Ja musiałbym też w kartę pola wejść i zobaczyć, bo nie pamiętam dokładnie, ale chyba około 150 kg tutaj jest. Na przężyto 136, a na pszenicę było 150, tak. Tu dawałem 100 kg saletry. Tak, 100 kg saletry. No, 100 kg saletry i 100
i 300 litrów RSM-u, czyli 134 w azocie plus tam odżywki, nitrospit i te inne. Także tak to wygląda. Dobra, jedziemy dalej na następne pole. Dobrze, brawo Andrzej, 2 do 1 teraz. Ładnie to wygląda, jakiś plon będzie w miarę ładny. Można to kupić w markecie budowlanym. Jęczmień jary się w bezorkowo tutaj. W sumie to troszeczkę za gęsto było. Jęczmień jarek, widzicie, jest straszny. Jest strasznie rzadki po bezorce. Zobaczymy, znaczy tak, tu na poprzeczaku jest mimo wszystko rzadki, chociaż tutaj był posiany dwa razy. Bo był jeden głębiej, drugi płycej i tak w sumie to i tak wyszło jako tako. Tutaj jest w systemie Alien, jest dużo gęstszy, ładniejszy, ale i tak jest. Widać, że teraz zaczął dopiero, zobaczcie, zaczął, teraz te zaczęły iść boczne, o tutaj. Można powiedzieć, że się zaczął odmładzać, zaczął się krzewić. W ogóle poodrzucał te boczne praktycznie, nie rosły, dopiero teraz dostał deszczu i zaczął iść jęczmień. Jest strasznie rzadki, mimo że gęsty był siew. No niestety, susza swoje zrobiła, zboże jare są cienkie. Trudno. Raz się wygra, raz się przegra. Trochę się spóźnił ten deszcz. Znaczy tak, jakby człowiek wiedział, to by posiał w maju. W tamtym roku w maju posiałem około 5. No to zebrałem tonę 100, w tym roku posiałem wcześniej. No to zbierzemy pewnie też tonę 100, no nie, no pewnie więcej. Dobra, idziemy na ten bezorkowy zobaczyć jęczmień. Co się stało tutaj, proszę Państwa? Zobaczcie. Prawa strona jest po alienie. Zobaczcie, że od strony, tu gdzie jest pusto, jaki piękny jęczmień. Kurde, zobaczcie, byłby taki normalnie, nie? A tu gdzie już ma, jest po prostu gęstszy, no tu już jest na kłosie i ogólnie kłos wychodzi. Tutaj to samo, też widać, że jest gęstszy od miedzy, wiadomo, ma więcej składników, sięgnęły korzenie w lewo i w prawo. Ale zobaczcie, jaka jest różnica. Tu w sumie 2 dni różnicy z siewu. Ale zobaczcie, ten jęczmień był siany na 6 cm. I jest lepiej rozkrzewiony i w ogóle i sobie dał radę lepiej z tym. Miałem go w ogóle przesiać na płytko, ale zostawiłem go dla eksperymentu. Zobaczcie, jaki fajny eksperyment. Tam już na kłosie, a tutaj tu się bardziej rozkrzewił. Puh. No widzicie. 6 cm siany jęczmień, męczył się, ale zobaczcie. I tu po orce jest, 6 cm po orce. Fajnie to wygląda. A tu macie 6 cm po bezorce. Jest gorzej. Słabiej to wygląda. Powiem Wam, że to słabiej wygląda. I don't kapu. Nie kapuję tego po prostu. I don't... Nie rozumiem tego. I don't understand tego. Jak to się mówi. No i ogólnie jest... Ten jęczmień to chyba trzeba było wziąć i jednak zaorać. Skasować go. Dobra. Tutaj mamy na 6 cm, cały czas idziemy bez orka. Dochodzimy teraz do głębokości 2 cm. Oj, oto mamy. Macie. Nie. 6 cm po prawej, po lewej 2 cm. Widać różnicę, że on już jest na kłosach, już poszedł do góry, a tamten troszeczkę jest taki bardziej gęściejszy, albo po prostu w późniejszej fazie rozwojowej, bo głębiej był, tak? Ale na orce bardzo fajnie wyszło, bo był bardzo gęsty po orce. Kurczę, no. No tamten dużo lepiej wyglądał. Słaby ten jęczmonek. A to wyglądał jeden z ładniejszych. No, odpuśćcie. Króciutki kłos. Jęczmień, można powiedzieć, będzie kicha. Słabiutki. Susza, proszę Państwa. Ale co? Rządzący powiedzą nam, że suszy nie ma i nie ma. I nie było. Hit im w oko.
nie chcą dać łaski bez. Na razie. Idziemy na następne pole. Tutaj jest mniejsza obsada. Żadsza. Zobaczcie, mimo wszystko powiem wam, nie ma choroby. I teraz co tu robić? Pryskać czy nie pryskać? Podpowiedzcie. Jak myślicie? Sync Sestiva. Zaprawa była Sestiva. I ten. Talius 012. Jeden oprysk i tyle fungicydów. A były wcześniej po prostu te dookrzające odżywki. I, no i sucho było do 9 maja. Teraz dopiero jest mokro. No i tak się zastanawiałem, czy... A może tylko po prostu jakaś delikatna odżywka i ten. No tutaj to fajnie wygląda po tym alienie. No po alienie powiem wam, że chyba będzie najlepszy plon. I ja to już widzę. Dobra, jedziemy, bo za długo będzie trwał ten film. Rzepak po alienie. Zobaczcie. Już jest szczota. Rzepaczek po alienie. Dużo odrzucił łuszczyn z tych bocznych. O tych tutaj. Tych z dołu. Poodrzucał, ale zobaczcie, teraz zaczęły się znowu tworzyć, czyli jeszcze rosną i będą koksić się. Rzepak zdrowy. Zdrowy jesteś tam? Halo? O, wszystko jest ok. Nie widać jakichś chorób. No i gitara. Rzepaczek palenie, nie będziemy kosić, będziemy wiedzieć jak to wygląda. Tutaj po drugiej stronie mamy ziemniaczki, kuras. Ociąga się, powolutku idzie. Jedziemy do przodu, tam są inna odmiana i jest miarka z wodą. Zobaczymy ile spadło wody. Ostatnio było 18,5 litra. Zobaczymy teraz ile będzie. Dzisiaj tutaj dwa razy poszła ulewa konkretna, burzowa, z gradem. 18,5 litra ostatnio wylałem. 15. Jest nawet zaznaczone, zobaczcie, 18,5. Teraz kurde, dodaj 15. Jezus. 30. 18,5, 10 i 5, no 34,5 litra, proszę Państwa, zaznaczymy, że wlaliśmy ostatnio 15 i wylewamy pod roślinkę, niech rośnie. Jutro ma nie padać. Ekscelencji, piękno. Pięknie wygląda. Ziemniaczki super, mega. Jedziemy dalej. Tutaj był zastosowany na tym polu fungolityk, czyli biologia, tak? Biologia. Tutaj tak samo. Fungolityk poszedł na rzepak. Zobaczymy wyniki w następnym roku, czy zaczną pracować, czy zacznie pracować ta gleba. Zobaczymy. Ale kałuża. Jedziemy, Malina, jedziemy. Jechali. Tylny napęd wystarczył. Kurczę, ale mokro. Żydko. Na bardzo słabej ziemi ugorowanej, taka szybka zapana dzierżawa. Żydko, 100 kg czystego azotu z pryzmy. 3 hektary, zobaczymy ile to kosimy. Wycieraczka mi strzeliła. I teraz chciałbym wam pokazać żydko po prawej stronie. Siew optymalny termin, czyli powiedzmy tam był chyba 10, 12 albo 13, 12 albo 13 ten 12 albo 13 wrzesień, a tu był koniec września 28 albo ostatni dzień praktycznie września. No jest różnica, powiem wam. No i ten był z pryzmy. To jest pryzmowy. A to jest kwalifikat. Bo po prostu mi brakło
no to dosypaliśmy po prostu ten, co był siany wcześniej rok. No to jest różnica. No i termin, tak? Zobaczcie tutaj, co się dzieje. Ale ładny. Ja pierniczę, jaki piękny kolor. Ho, ho, ho. No super to wygląda. Trochę za słabo chyba skuciłem w tym roku. No ale jak się utrzyma, to będzie bajka. No, także brzydko, widzicie? Jakiś haber gdzieś tam przestrzelił. No, jest różnica. Naprawdę jest różnica w kłosach. Potężna. Pięknie wygląda te żytko. Oczywiście stanowisko po rzepaku. Powiem wam coś tak ciekawego, bo zobaczcie. Widzicie to? Tu był siew bezpośrednio w rzepaczysko cyrusem. Raz talerzówka i siew cyrusem, bo po prostu mówimy, nie bawimy się w jakieś głębokie uprawki. Zrobiliśmy to na płytko i zobaczcie, jakie żyto. Las. Normalnie las. Piękne. A termin trafiony chyba wdycha. Dobra, idziemy na ziemniaczki i na jęczmieniar i zobaczymy, czy rośnie ten. Czy rośnie nostrzyk. Poplon w jęczmieniu od razu. Ziemniaczki, przemyślaczki. Pięknie to wygląda. Dobra, piękne. Ale teraz wody nawaliło. Aż kurde. Dobra, cieszę się bardzo, bo popadało naprawdę u nas. Widzieliście już tam w dwóch w sumie w ciągu tygodnia. W ciągu tygodnia. O, następna chmura idzie. Zobaczcie. Następna idzie. Będzie walić. Ach, niech wali ten deszcz. Lepsze to niż ta susza chyba. Ale będzie zaraz zaszaleć. Trzeba jechać po środki. Kunsi pójdzie od razu na pierwszy rzut. I to chyba już za tydzień. Jęczmionek po groszku. No, powiem wam, nie najgorzej wygląda, tym bardziej teraz dostał wody. Idę zobaczyć, tak, tu idzie ten palik, to podniósł wtedy chwastownik i nie było chwastownikiem robione, więc poplon sobie nie rośnie. Zobaczcie, nie wiem, nie znam się, ale to mi się daje, że to te dwa listki to jest chyba nostrzyk. Nostrzyk i powinny być jeszcze takie widełki. Rajgras, gdzieś tu. Powinien być jeszcze rajgras. O, jest. Chyba to te. No nie wiem. Później będzie widać. Rośnie poplon. Proszę państwa. Pięknie rośnie poplon. Oby tylko nie przerósł jęczmienia. Tego się dowiemy w żniwach, jak będziemy kosić. A tutaj. O, w tym miejscu. Nie robił. Tym chwastownikiem i mamy, widać, tu jest ziarko, ale mamy kiełek na wierzchu. Całe szczęście, że pada, to coś tam złapie, ale widać, że jednak, no tutaj coś rośnie, tu coś zapało, albo to chwast. Chumba wie, na razie nie widać zbytnio, co to jest. Nie wiem. A tu jest. O, jesteśmy na bardzo, bardzo słabym miejscu. Tam jest, tam była dziura po prostu już z tego wszystkiego. Nawet już kłosy szybciej wyszły niż tutaj. Tu jest troszeczkę lepsza ziemia. No i zobaczcie, jak rośnie poplonik. Poplon. Zobaczysz? Dziękujemy. Proszę bardzo. Oto poplon. Albo to kończyna. A to nostrzyk, a tu jest, a tutaj te dwie igiełki, to jest chyba rajgras. Także już poplonik rośnie. Kurczę, komary gryzą. Deszcz sobie tam poszedł i tu troszeczkę zaczyna padać. Podjedziemy na koniec i zobaczymy, ile popadało deszczu. Ogólnie przyjechałem zobaczyć stan chorobowy. Od spodu coś się dzieje. Trzeba będzie jechać teraz jutro. I no, i coś tutaj zaradzić. Jakąś tę dwójeczkę.
Teraz przejdziemy na groszek. No i zdążyłem. Widzę, że miarka jest prawie pełna. Chyba się nie przylała. Fajna ta odmiana jest. Ardasze tam, ale zielono. Tutaj mamy, to się ociąga ten arsenal mój. Jakiś taki siaki, niedobry. Nie wygląda za pięknie. No kurczę, ten groszek, powiem wam, no są te cholery. Patrzcie, jakie rosną. Cholerny wing przepuścił mi, no niestety. Byłem pewny, że nie przepuści, no kurczę, no, ale wing jednak przepuścił, no. Przepuścił. Pasty. Tu coś jakieś bydle rogate szło. Nie tak źle wygląda. Może faktycznie, no bez sensu chyba pryskać. Bez sensu pryskać chyba ten groszek. Co będzie, to będzie. Pasty wyjdą, to się opryska. Dobra, idziemy teraz do miarki. O, proszę państwa. Byłem tu raz. 10 litrów ostatnio, jak tu byłem, przejechałem, było 10 litrów, czyli dodajemy 30 litrów. Mamy 40 i tu jest 1. 41 litrów. Czyli tutaj dajemy kreskę, ostatni zapis. 30 litrów, proszę państwa. Ja pierniczę. Ale wody. Cenniejsza niż te nawozy. 31 litrów. No i jesteśmy na polu, proszę państwa, brata, mamy kukurydzę, pięknie rośnie, tam ziemniaczki coś się ociągają, no i powiem wam tak, zdarzają się pojedyncze sztuki, tu jest miotła, chwastnica jednostronna i tu jest miotła chyba, no chyba miotła jest, takie kubki, nie ma ich dużo, ale jak się popatrzy wzdłuż, brzydko to wygląda, ale ogólnie brzydko wygląda, wiecie co? To. Kukurydza w ziemniakach, ale widać, że coś gryzie. O, gryzie, stonka. Stonka gryzie, wpiernicza ziemniaka, jeszcze do tego widzę, że herbicyd jednak mimo wszystko teraz jak popadało, one lepiej te ziemniaki wyglądały. Teraz się zaczęły robić takie brzydkie. Chyba je po prostu już ten... Lumax, czy jak ma to? Ogólnie ten, chyba już je bierze i gryzie. To jest szerszy rząd. Dlaczego? Jakoś zjechał. Zjechało mu się. I ten. Bliżej tu dalej. Jakoś tak nie zarówno. Dobra, więc tak. No kukurydza ładnie rośnie. Chwaszczyki też jakieś tam. Mi się wydaje, że trzeba będzie chyba tym zamiennikiem Titusa, czyli rymelem. Bo mam. Wezmę po prostu i będzie trzeba chyba poprawić te chwaszczyki jednoliścienne. Pozostały w sumie tylko jednoliścienne. Dwuliściennych nie ma w ogóle. Same jednoliścienne. Albo wezmę panterę i pierdyknę, bo też są gdzieś tam tak, ale to tam gdzieś na górce. Po ziemniakach, takie placyki w perzu, to od razu się zwalczy, żeby to nie rosło, cholerstwo. No i tyle. Dobra, szybkie dzisiaj takie obejście. Tu jakiś dzik, cholera, się chyba wbił. Bo są ślady, zobaczcie. Tu są ślady. Tu se chodził, o. Chyba w las, bo na dole są grubsze te, a ten mały dzik, jakieś malutkie, to tam biegało przy tym płocie. Wlazło. Ale chyba już sobie poszło, bo nic nie ma na razie. Jeszcze objadę tam groszek.
No to widzicie, objazd puls dzisiaj. Tak to wygląda. Kukurydza, naprawdę powiem wam, że no fajnie to wygląda. Mi się podoba. Trzeba będzie załatwić tylko jeszcze te jednoiścienne. Jutro będzie taki dzień. W końcu dzisiaj, znaczy w końcu, dzisiaj przestało padać, proszę państwa. Od 9 maja, jak zaczęło padać, czy od 5, tak pada praktycznie co dzień. Kropi, nie idzie ten. No nie można teraz nic zabiegu zrobić żadnego. Jęczmień niestety, tak jak widać, już się kłosi. Miało być te dwójka przed kłoszeniem. Niestety wyszedł kłos. Znaczy niestety. Dobrze, w sumie może i dobrze. Bo powiem wam, że wszędzie jęczmienie są wzorowe, zdrowe, tak jak reszta zbóż. Czyli mimo wszystko ta systiwa i zabieg taliusem. I talius poszedł delikatnie, połowę dawki, ale z bombą witaminową, odżywczą. Także zobaczcie, zboże jak jest odżywione, to sobie radzi. Poza tym była susza, nie było presji chorób. I ten. Jest wszystko ok. No faktycznie, no wchodziła tu świnia jakaś. Przyszedł ptaszek i wydziubał nam. Zobaczcie. Widzicie? Przyszedł jakiś gad, pewnie kruk, znaczy wrona pewnie, i wydziubała sobie troszeczkę kukurydzy. No ile to mamy? Niedużo. Całe szczęście, że niedużo. Tutaj szła ta menda. Nie, tu nie ma. Tu po prostu nie ma. A tutaj, tu wydziubała. Tam wydziubała, tam gdzieś jednego wydziubała. No, ale najwięcej tutaj wydziubała. Zobaczcie, jak pięknie sobie leżą. I to ostatnio jak byliśmy, jak kończyliśmy płot, to właśnie zauważyłem, że coś tak łyso. Tam też jest coś łyso. Trochę w ten, ale tylko w tym miejscu, gdzie jest obornik, gdzie obornik był pod kukurydzę, to w tym miejscu wydziobały. A tak to poza tym, no poza tym nie ruszyły. Także z ptakami jest spokój w tym roku. Całe szczęście, dzięki Ci Boże. No, a tutaj groszek. Tutaj pójdziemy, zresztą zobaczymy groszek. No tutaj jest chyba najładniejszy groszek, jaki mam. Jak tutaj ten korum sobie, znaczy korum, kurczę korum. To też wyszły mędy. Nie jest za gęsty, tutaj dziki. Tu dziki, akurat tu gdzie jestem, tu dziki kurczę zryły, to też chwasty wyszły. Pójdźmy trochę głębiej, może tutaj tu gdzieś nie ruszyły. Tu też są dziury, widać. Ale ładnie wygląda. Jakieś tam delikatne chwaściki od spodu odbiły. No tutaj rumian większy. Ale ogólnie groszek jest petarda. Moim zdaniem, nie wiem, dobra, pytanie teraz do widzów. Jak myślicie? Warto teraz jechać? Nie, no już w sumie nie można. Tu 7 liść, teraz będzie zaraz kwit ten groszek. Proszę państwa. Będzie zaraz strąki. Pewnie, już są. O. Już są strąki. Piękne. Pięknie będzie zaraz tutaj sobie rósł. Dobra, ogólnie to jest na oborniku, więc jest naprawdę rewelacyjny. Dobra. I ladies and gentlemen, ostatnio tutaj było wylane 8 litrów. 20. 23,5, czyli mamy dodać teraz 23,5, czyli akurat 10, jeszcze 20, to jest 30 litrów, proszę państwa, czyli dodać tu trzeba 23 ostatnio dolane. No, pięknie. Pięknie, aż. No pięknie. Ziemniaczki wschodzą, ostatnie sadzone. No, tu też są. Były to pryskane, czy nie były? Chyba nie. Trzeba będzie opryskać. Wszystko. Tak, kukurydzę trzeba będzie opryskać, proszę państwa. I tu sam rimelem, ile będę miał, tyle prysnę. I tyle. Dobra. Jaki jest rzepaczek u Ediego. Tylko nie pokażę względem siebie, bo trzymam telefon. No ale mniej więcej widzicie.
Jak wygląda rzepak? Jest to kwalifikat naprawdę zapomniałem. X coś tam. Ale to jest kwalifikat. Można powiedzieć taki do rozmnażania rzepaczku. No rozmnaża, no bo rosną, nie? No i to coś takiego jest. Jakby to tak wziął się, kota rzucił, to kot by chodził po tym łanie. A jesteśmy w najgorszym miejscu, bo jesteśmy na góreczce. Tam na dołku byłby lepsze. O, światło mi uciekło. Nie będzie się ten za ładnie widać. No tak to wygląda. O, na tą chwilę tak wygląda rzepak siany 25 sierpień. To jest pole, gdzie z Olkiem byliśmy i to jest pole zabetonowane. To jest rzepak zabetonowany, który miał liche wschody, bardzo rzadką obsadę. Nie wiem, czy się przez niego tam przebija, ale no nie przebije się, nie ma opcji, nie będę go tam niszczył. Ciężko będzie się przebić. Najwyżej, nie wiem, może z tamtej strony jakoś przejdę ścieżką i też dokręcę, albo dobra, nieważne. Będziemy kosić, będzie widać. Na tą chwilę tak wygląda rzepaczek. Tu chodźmy. O, może tu wejdę, bo tutaj dziadek wjechał kołami, trochę ciągnikiem. Chciał jechać w poprzek, a było mokro i usiadł arbuzem. I widać, jak to wygląda tutaj ładnie. Jest odkryty środek łanu, jakiś chwast, jakiś fiołek. Fiołek przepuściło, ale fiołek nie ma najmniejszego wpływu na plon zbytnio. Nie warto pryskać. O, teraz stoję na takiej górce. Jestem wyższy trochę. No i tak to widać. No. Można się pochwalić w tym roku, proszę Państwa. No naprawdę. Powiem Wam, że już myślałem, że ten rzepak będzie kichowaty, tylko tak. Tu jest 4 hektary, to jest oczywiście jedna z lepszych działek oczywiście. Tam góreczka pod lasem jest 5. klasa. Tutaj mamy 4. A do tej górki. No jedno z lepszych pól, tak samo jak tam, gdzie jest ten po Alienie, też jest dobre pole. I tam gdzieś Samosiejka też jest dobre pole, czyli na takich lepszych ziemiach. Ale tutaj mamy tam mamy 10 hektarów rzepaku i to jest te pole, co z Olkiem właśnie testowaliśmy, takie piachudry. No i tam powiem Wam, że no niestety, ale górka cała tamtego pola, czyli jakieś 5-6 hektarów wyschło totalnie. Nie wiem, ile tam będzie. Na pewno średnia będzie dużo niższa niż na tym polu. Na koniec roku, jak już się... Znaczy na koniec roku, na koniec żniw, jak będę miał chwilę czasu, będę Wam pokazywał kosztorys uprawy rzepaku i plon na danej działce, powiedzmy. No potem pokażę Wam najgorszy rzepak, nakład na niego i najlepszy rzepak, nakład na niego, ale wszędzie nakłady są takie same, czy jest lepsza działka, czy gorsza, bo po prostu wszędzie równo to staram się prowadzić, więc jedynie będziecie mieli odzwierciedlenie uprawy względem jakości, no jak znaczy jakości, klasy ziemi, tak? Jak ważna jest klasa ziemi. U nas są mozaiki, bo są, widzicie, są góry, są doły, takie wzniesienia są po 10 metrów. Nie są jakieś ostre, ale są takie łagodne, ale to na tych górkach żwir po prostu i wtedy no, nam koryguje plony, chociaż w ziemi nie jest najgorzej, jest zasobność, jest wszystko to, co trzeba. No widzicie, jak jest, tu jest 4B klasa, 4B, trochę 4A, tu jest taki kawałeczek. Jakbym miał trójeczkę, to powiem Wam, że wyśrubować 4,5 tony z rzepaku przy takiej pogodzie jak w tym roku, to można powiedzieć, że z palcem tam w tych ciemnych stronach. Dobra, tyle z rzepaku kwalifikatu. W tamtym roku miałem tą samą odmianę EXK, wziąłem tą samą, to jest kwalifikat akurat, 4 hektary. 4, dokładnie 20. Jak będziemy kosić, to powiem Wam, jaka tu średnia wyszła z tego. I pokażę Wam, jak to wyglądało. Także lajka dajcie suba, a się dowiecie. Prędzej czy później. O! Albo dzik, albo koziołek. Jedno z tych. Dobra.
Samosiejki będzie też odcinek jeszcze, ale dopiero co robiłem i po prostu też troszeczkę, no dopiero parę dni minął, więc tam nie będzie dużej jakiejś tam wielkiej, ogromnej różnicy. Dopiero w poniedziałek Wam zrobię jakiś ten, zrobię Wam odcineczek w poniedziałek, jak wygląda samosiejka. Jest, wygląda dużo słabiej, tak jak tutaj na przykład, bo ta samosiejka wyszła taka, że jakby bardziej się rozkrzewiała, ona tak ogólnie szła, bo była rzadka, bardzo się rozkrzewiała i ona jest taka jakoś przybita, można powiedzieć niska, tak? Powiem tak, ogólnie ta samosiejka mimo wszystko miała wady agrotechniczne, nie miała równomiernego rozkładu, nie była też zaprawiana, to też swoje zrobiło, bo robale durszlak jest z tych korzeni tam, tak? Tam jest pełno robactwa, a tutaj jakbyście zobaczyli, jest to zaprawa zwykła, czyli normalna, jak w każdych kwalifikatach. No korzenie, ogólnie nie widzę jakichś tam tych uszkodzeń przez robale, bo tam wszyscy piszą, że w łodygach jest jakieś robale, są pęknięcie, są wzdłuż. Kurczę, w oko mi wlazło. O! Pęknięcia są wzdłuż w łodygach, ale robali jako tako nie widziałem. Może wyrwę go i go rozetniemy. O, korzeń mamy. W sumie to zrobimy od razu na wizji, bo też mi tak ciekawi, czy te robale są w tych korzeniach, czy nie ma, bo ja jakoś nie widzę. Nie wiem, jak oni to znaleźli, te robale, że je znaleźli. Mówią, że pełno robali w korzeniach. Zaraz zobaczymy. Otworzymy pacjenta na wizji. Więc jak to zrobić, żeby trzymać telefon i się nie pociąć? No dobra, to idziemy. No dobra, to jest twardo. Twardy ten holender. I szukamy robali. Są gdzieś tu. Nie ma, ale dziury są po robalach. To chyba są dziury po robalach. Zaraz próbuję może wygrzebać coś. Operacja na otwartym sercu. Bardziej struktura gąbczasta. Robali nie ma. Opryski na robale, jakby ktoś chciał wiedzieć. Karnadine. Jeszcze mam problemy z wymówieniem tych dokładnie tam tych nazw, bo jest tyle tych nazw. Nie ma robali, proszę Państwa. Nie wiem, ale to mi się wydaje, że to jest chyba ten środek przefutrowany trochę przez te robale od środka. Gdzieś wlazła menda i sobie tutaj buszowała, ale mimo wszystko nie jest taki zły ten rzepak. Jest w miarę zdrowy. Korzeń. No, także mamy trochę rzepaku straciłem. Na piwo nie będzie już. Na piwo będzie mniej niż. O, jedno piwo mniej. Ale to w imię nauki. W imię nauki, proszę Państwa. I robimy doświadczonka różne. Dobra. Kurczę, nudny odcinek Wam puszczę znowu o jakichś chwastach. Na razie.